Witam na kanale Radio Strefa. W kolejnym odcinku chciałbym Wam zaprezentować krótkofalówki PMR firmy Motorola model T82 Extreme. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, zapraszam Cię do subskrybowania kanału oraz oznaczenia dzwoneczka, tak aby nie ominął Cię kolejny materiał. A więc zaczynajmy. W takim opakowaniu dostarcza nam urządzenie producent. Jest to takie etui, taka walizeczka. Która będzie nam ułatwiać transport urządzenia, ewentualne przechowanie urządzenia. Jest to dość wygodne, nie zajmuje dużo miejsca, a na pewno będzie chronić urządzenia przed jakimiś uszkodzeniami podczas transportu, czy to gdzieś na budowie, czy na wakacjach. Wewnątrz opakowania znajdziemy między innymi instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest w kilku językach i jest również w języku polskim. W zestawie posiadamy akumulatory, dwie sztuki. Są to akumulatory o pojemności 800 mAh. Oznaczenie producenta to jest PMNN4477A. Tak mniej więcej to wygląda. Możemy w urządzeniu również zastosować zamiast akumulatorów baterie typowe, paluszki typu R6 albo R3, ale to jeszcze za chwilę zobaczę. Jeżeli na przykład akumulator się nam wyczerpie, zawsze możemy wyciągnąć i zastosować baterię. W zestawie mamy dwie smycze, tak aby można było urządzenia wygodnie nosić. Mamy również dwa klipsy do paska. W zestawie również znajdziemy mikrofono słuchawki. Mikrofon jest na takim pałąku. Dość wygodnie to się korzysta z tego, jeżeli nie mamy możliwości używania rąk, bądź mamy tylko jedną wolną rękę. Z takich słuchawek można korzystać. Jeżeli chodzi o złącze, to jest mini jack. Ogólnie po włożeniu do ucha jakoś niespecjalnie tutaj uwiera ta słuchawka. Ta gąbka jest dość wygodna. Tak jak wspomniałem, mamy dwie takie mikrofonosłuchawki. W zestawie również znajdziemy ładowarkę. Ładowarka jest sieciowa. Wygląda następująco, z możliwością ładowania naraz dwóch urządzeń. Urządzenia ładujemy przez złącze micro USB, tak jak tutaj widać. I jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ na przykład zapominamy takiej ładowarki, bądź nie mamy przy sobie. Zawsze możemy użyć ładowarki, na przykład do ładowania telefonu komórkowego, czy to też ze złączem USB, takim na przykład do laptopa, więc jak najbardziej tutaj można urządzenie ładować. Ten zasilacz nie jest konieczny do tego, żeby urządzenie naładować. Co do samego urządzenia, prezentuje ono się w następujący sposób. Wykonanie, jak to na Motorola przystało, dobre, chropowate plastiki, wyświetlacz,
jest czytelny, nie ma tutaj problemów, obsługa jest dość intuicyjna. Tu mamy wyświetlacz, po środku przyciski funkcyjne, dostęp do menu, blokada klawiatury, zmiana kanałów, przywołanie dźwiękowe oraz możliwość wyłączenia funkcji squelch, czyli blokady szumów. Poniżej mamy głośnik. Głośnik całkiem przyzwoity. Wyraźnie słychać głośno. Nie ma jakichś większych problemów. Z boku urządzenia znajdziemy przycisk PTD do nadawania. Przycisk, który uruchamia nam latarkę LED. Przycisk do przywołania, alarmowy tak zwany. A ten przycisk to jest do parowania urządzeń. Z drugiej strony znajdziemy złącze micro USB do ładowania tego urządzenia. Tak jak wspomniałem, zasilacz, który jest w zestawie, nie jest konieczny do tego, żeby to urządzenie naładować. Na plecach znajdziemy możliwość tutaj zamontowania klipsu do paska. Mamy również piny, ponieważ do urządzenia opcjonalnie można dokupić ładowarkę biurkową i ładowanie odbywa się poprzez umieszczenie urządzenia w ładowarce. Z góry urządzenia mamy potencjometr, którym włączamy urządzenie oraz zwiększamy bądź zmniejszamy głośność. Dioda LED, która służy nam jako latarka oraz gniazdo mini jack do podłączenia mikrofonu słuchawki. Jeżeli chodzi o użytkowanie w praktyce tego urządzenia, często padają pytania, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zasięg. Urządzenie ma 16 kanałów w paśmie PMR 4,4,6 MHz. Moc nadawcza to jest 0,5 W. Antena jest zintegrowana. Nie ma możliwości tej anteny odłączenia, wykręcenia, zastosowania innej. Tak jak fabryka dała i tak jak jest zgodnie z przepisami, antena musi być zintegrowana, jeżeli chcemy korzystać z tego urządzenia legalnie w paśmie PMR. Co do zasięgu, zasięg jest uzależniony od wielu czynników. Wygląda to mniej więcej tak, jeżeli jest to gęsta zabudowa, miasto, realny zasięg, jaki możemy uzyskać z tego urządzenia, to jest rzędu kilkuset metrów. Jeżeli chodzi o przestrzeń otwartą, czyli nie mamy jakichś tam przeszkód, nie ma dużo budynków, w miarę teren jest otwarty, niezalesiony. Zasięg, jaki można uzyskać między jednym a drugim takim urządzeniem, może wynieść kilka kilometrów. 2-3 do 5 km maksymalnie. Jeżeli chodzi o góry, w górach ten zasięg może być znacznie większy. Jesteśmy na przykład, nie wiem, na szczycie Giewontu. Ktoś jest, powiedzmy, na szczycie Turbacz koło Nowego Targu. Daję taki przykład. Jest to odległość kilkudziesięciu kilometrów w linii prostej, około 30. I bezproblemowo możemy prowadzić łączność między jednym a drugim takim urządzeniem. Więc tutaj jest wysokość, robi swoje, że tak powiem, i anteny się widzą, więc zasięg jest tutaj znaczący. Powiem szczerze, że kiedyś rozmawiałem z jedną osobą, która wychodziła na szczyt rysów, korzystała z urządzenia 0,5 W w paśmie PMR, ze zintegrowaną anteną. Ja byłem w okolicach Krakowa. Łączność
była bezproblemowa, niemalże idealna, bez jakichś tam dodatkowych trzasków i myślę, że tutaj rozwieję wam, jeżeli chodzi o zasięgi i jakieś wątpliwości. Tak jak mówię, jeżeli jest to teren zabudowany, czy to jest na przykład blok, piętro, podziemie, ten zasięg to jest kilkaset metrów, to jest realny zasięg, większego nie uzyskacie. Jeżeli to jest przestrzeń otwarta, będzie to kilka kilometrów, a w górach nawet kilkadziesiąt. Co? To tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.